No chodź do misia, misiaczek już czeka. Aż ty mój, ty biały misiu uciekł z Zakopanego i czeka na swoją turystkę. Turystka, turystka. A gili, 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 gili. Co? Chyba coś słyszałam. Jezus Maria, to mój mąż, chowaj się! Szybko! Cześć, kochanie! Ty wróciłeś już? Tak, cześć, cześć. Wróciłem, wiesz. Stefan jechał trochę szybciej. Tak, tak. Mówię, zabiorę się z nim, co będę jeszcze jedną noc zostawał. Nie, no pewnie. Trochę człowiek szybciej w domu, nie? Pewnie, fajnie, fajnie. Co, ty jeszcze nie śpisz? No, jakoś tak... Nie mogłam zasnąć i to się tak jakoś tak rzucałam po łóżku. Ty... Co taka zdyszana jesteś? Ja zdyszana? No bo wybiegałam myślami do ciebie. I tak się, no... Wybiegałaś. Zmęczyłam tym wybieganiem. Marzenka! No ale ja widzę, że ktoś tu się przygotował na przyjazd męża. Winko? O! Jeszcze moje ulubione. Twoje też? Znaczy, nie no pewnie. Jak to męża bez butelki witać, to jak... bez okularów czytać. Marzena, a powiedz mi, dlaczego to jest do połowy wypite? Kochanie, spokojnie. Mów tak, w tej chwili mów. Mów w tej chwili! Już ci mówię, tylko... Mów mi w tej... Już... Czy ty masz problem z alkoholem? Nie no, nie no, gdzie no? Na pewno? Nie no, na pewno, no przestań. Oglądałam tam Polsat Cafe, tak se sączyłam i tak jakoś wyszło, no. Polsat Cafe oglądała. A co oni o tej godzinie dają? Zdrady? Stasiulka, siadaj, opowiadaj, jak było. No jak było, jak było, no. Fajnie było. Fajnie, no. Powiem ci tak, Grudziądz to jest naprawdę bardzo ładne miasto. Bardzo ładne. Ale nawet w takim Grudziądzu, no wiesz, 4 dni z rzędu bez przesady. No tak. Ile można chodzić po Grudziądzu, nie? No. No, ale tak to wiesz, w porządku wszystko. Powiem ci tak, stęskniłem się za swoim misiaczkiem. A ty? Co ja? No też się stęskniłaś? Ojeju, jak ja się stęskniłam! Oj, Niuniuś, Bonio, tak tęskniłam, że nawet odliczałam godziny do twojego przyjazdu. A? Mhm. I co? I się przeliczyłam. Nie rób mi tu! Nie rób mi tu, mi tak Stefan ładnie poukładał. Siadaj. Mam dla ciebie coś, no. Usiądź, bo i tak usiądziesz z wrażenia. Siadaj. Zobacz, zobacz, no. Gotowa? Tadam! Zobacz, co ci mąż przywiózł. Grudziądz, miasto i powiat. Widziałaś? Nie oszczędzałem się, mąż szarpnął. Nie samo miasto, z powiatem ci kupiłem. No, zobacz. Album jak złoto. Ja często wyjeżdżam, mnie nie ma, przynajmniej będziesz miała co robić, sobie pooglądać tam. Nie, to jest tekst, to ty i tak nie czytasz. Przewin dalej, przewin dalej, przewin dalej, przewin dalej. O, zobacz, zdjęcia, ładne? No, przypatrz się, ładny Grudziądz? Ładny. A to akurat nie Grudziądz, to dalej. O, tu masz, widzisz? Zobacz. Dotknij papieru. Śliski? A, oplujesz z wrażenia, tylko się przetrze i... Można? Ładny, ładny kościół tu ładny. O! Choinka! Co z nią? A trzeba by już schować, nie? No, no, tak, tak. Trzeba, trzeba. Ty? A dlaczego ona stoi na środku pokoju? A! Bo tam jest ten. Tam nikogo nie ma. Tam jest ten ślad po kompocie z zeszłego roku. To akurat go ładnie zakryłaś. Tam. Tak, tak, właśnie. O! I widzę, że zaczęłaś już rozbierać. Kogo? No choinkę. Tak, tak. Ty.
Marzena? No? A chyba coś przegapiłaś. Co? Jakieś dwie bombki mi tam mignęły. A, tam takie malutkie. Ty, rzeczywiście, to możliwe, żeby się bombka skurczyła? Ty! A powiedz mi jeszcze, Marzenka. Powiedz mi jeszcze jedną rzecz. Co ten czubek tak smutno tam wisi? Trzeba pociągnąć na górę, dać go, bo to przecież... Niech se wisi tam, nie będę tego... Sztuczlizna, wszystko, niech se to tam będzie. Razem to się wszystko zapakuje, złoży do Pawlacza i tam będzie na przyszły rok. Ale ci powiem, że lepsze takie sztuczne, wiesz, te choinki, bo taka żywa, to by tam wszystkie igły opadły i teraz by to jakoś tak goło było. No, goło. Ty? Słyszałaś to? Co to było? Kot. Przepraszam, co? To na pewno był kot. Kot? Kot. Miau! 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 Działaś? Działaś, cholernika? Nigdy nie przyjdzie, jak go zawołam. Widzisz, a mi sam do łóżka włazi. Co? Bardzo ładny album to taka. To nie, że ładny, zobacz. Wodospad. Wodospady pod Gruziądzem są, widziałaś? No. Mówię ci, będziesz miała przynajmniej co robić. Tak siedzisz sama jak palec. Mówiłem ci, żebyś chociaż utrzymywała jakieś tam, wiesz, stosunki tutaj z sąsiadami. No, a tak to co? Kiedyś to ci chociaż odwiedzał właśnie ten taki z naprzeciwka sąsiad, ten taki mały, pamiętasz go? Ten taki mały szczurek, taki, co się wszędzie wcisnął. Pamiętasz go, kojarzysz? Nie. Na pewno? No daj spokój, no przecież to jest ten, co kiedyś, jak też wróciłem wcześniej z delegacji, to nam naprawiał szafę od środka. Nie pamiętasz go? Nie. Daj spokój. Nic nie pamiętasz. A ja do tej pory mam w stosunku do chłopa wyrzuty sumienia. On się tam tak narobił po prostu, ja mu nawet nie podziękowałem. A przecież tam było tak gorąco, jak ja tam zajrzałem, to on w samych gaciach siedział. Ten przynajmniej miał gaci. No. Dobra, słuchaj, ja się kładę, zmęczony jestem, fajne to winko, wiesz? Przesunę jeszcze tylko tę choinkę, to się jutro schowa do Pawlacza. Ale, co ty z delegacji wróciłeś? Ale siadaj, ale proszę cię, chodź, zrobię ci mapę. No co to? Siadaj, przesek. No dobrze. Aha. Ty, tylko mnie nie sparaliżuj, ty. No już. Nie, dobra. Ale bez ty. Sensu, jutro już na spokojnie to zrobimy, czekaj, wiesz. To ja może tobie jeszcze doleję, ty się też napijesz. Oj tak, poprosiłabym. No nie, szarp... Szarpiesz jak pies fla... widzisz, no. Cały Grudziądz zalało, no cholera. Ale wiesz co, zostaw to i ty siedź, połóż, a ja się wszystkim zajmę. Siadaj tam, ja znajdę tu jakąś... Gdzie tu jest jakaś szmata? Nie wiem, poszukaj w kuchni nad zmywarką. Czekaj, tu coś na krześle leży, to się nada pewnie, bo to takie... No patrz, no w Lidlu nie można przymierzyć i przez przypadek męskie kupiłam. Marzena! Ty mnie zdradzasz! Nie, no gdzie? W moim domu! No tak, no tak. Już mi piątą delegację z rzędu ten kot jakoś tak dziwnie miauczał. Mów natychmiast, gdzie on jest! Mów, gdzie on jest! Ale... Gadaj, gdzie on jest! Ale kochanie... Kochanie, to ty miałaś to przed chwilą! Mów, gdzie on jest! Dobra, nie chcesz mówić, sam go znajdę. Ale spokojnie, kochanie, spokojnie. No! Kici, kici! Pan
wrócił! Zaraz wymienię ci żwirek! Byłaś w sierściuchu, bo jak cię wyciągnę za kitę, gdzie on jest? Nie, przepraszam, ale nie mogę. Choinka. Choinka na środku pokoju nagle się znalazła. Tak, głupi. Byłaś! Byłaś! Byłaś, bo jak cię złapię za tę kitę, jak cię pociągnę. Masz Marzenka, zabierz jutro do Lidla, może ci wymienią na damskie. Masz. Chodź Marzenka, chodź do łóżka. Znowu? Znaczy nie, tak, do łóżka, tak. Idź tam, ja zaraz tylko muszę posprzątać. Tak. Bo jeśli chodzi o tę podwyżkę... Pomyślimy. Dzięki, szefie!